W dzisiejszym odcinku najładniejsza bramka na mundialu, o Grzegorzu Krychowiaku, który zaliczył wpadkę, oraz o kolejnym Polaku, który może zagrać w Bayernie Monachium. Zapraszam do oglądania. Na oficjalnej stronie FIFA odbyło się głosowanie na najładniejszą bramkę na mundialu. W głosowaniu udział wzięło prawie 4 miliony internautów, a za bramką turnieju uznali oni trafienie Benjamina Pavarda w meczu z Argentyną. Wpisał się on na listę strzelców w 57 minucie meczu, wyrównując wynik spotkania na 2-2. Tak sam zdobywca gola mówi o swoim trafieniu. Piłka odbiła się i znalazła się tuż obok mnie. Nie zastanawiałem się, po prostu spróbowałem uderzyć ją od góry tak, żeby nie zwiększała wysokości. Starałem się ją posłać w kierunku, z którego nadeszła. Tak mi zawsze radzili napastnicy. Kiedy padł gol, byłem niesamowicie szczęśliwy. Piotr Zieliński już niebawem może trafić do Bayernu Monachium. Polak od 2 lat gra dla Napoli, a jak podają włoskie media, to właśnie niemiecki klub jest zainteresowany Polakiem. Spekuluje się również, że Chelsea także ma ochotę na pozyskanie gracza Napoli. Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdyż trenerem klubu z Londynu został Maurizio Sarri, czyli były trener Napoli, który współpracował z Zielińskim. Okienko transferowe zostanie niedługo zamknięte, ale oznacza to tylko jedno, że jeszcze wszystko jest możliwe. Grzegorz Krychowiak kilka dni temu trafił do Lokomotywu Moskwa. Nie zagrał on w spotkaniu z CSKA Moskwa w Superpucharze Rosji, jednak przed spotkaniem życzył powodzenia swoim nowym kolegom z drużyny. Ale oznaczył on klub ze stolicy Uzbekistanu, Lokomotiv Taszkent. Na dziś to już koniec, zachęcam Cię, abyś zasubskrybował, czy też zasubskrybowała ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.